Biblię. To samo, z którą ja chodzę. Proszę księdza, to niech ksiądz wytłumaczy tej Oli, że jak ja przychodzę do niej na spotkanie z Biblią, to żeby ona się ze mnie nie śmiała. Ona się śmieje, z czym ty przychodzisz do dziewczyny? Co ty wyprawiasz? No i teraz kłopot koło, ja mam nawracać. Jehowitę czy tę Olę, katoliczkę, która miała jeszcze bardziej katolicką mamę, była super katoliczka. Jej mama, przyjaciel jeden, drugi, trzeci, przyjaciel domu, ksiądz, ja tam też się załapałem. Były długie rozmowy, a ona mi wprost powiedziała, proszę księdza, on przychodzi, on chce Pismo Święte czytać. A to byłoby źle? No, ksiądz, to jest w klasztorze, to przez nie wie, znaczy, z czym się przychodzi do dziewczyny, po co się przychodzi do dziewczyny. Powiedzmy ostro, na randkę z Biblią. No, mogę tylko tyle powiedzieć, że troszkę ta Ola pojęła. Mama to już drugi raz do klasztoru nie przyprowadziła żadnego interesanta, bo uważała, że ten ksiądz jest też taki nie do końca normalny. A przecież narzeczeństwo powinno się spotkać z Bogiem w swoim rozkochaniu. Dlaczego się nie mogą, nie powinni modlić? A dlaczego nie powinni sobie poczytać właśnie Pismo Święte, Pisma Świętego? A dlaczego nie mieli mówić o Panu Bogu? Stawiam dziewczynie pytanie, która mnie prosi na ślub. Na ślub. Bo ładnie jakby biskup z mitrą przyszedł, to teraz wszyscy kamerują, filmują, mitra to taka ładna czapka, to by się to ładnie jakoś komponowało. Ja pytam się, ale jak tam ten twój narzeczony to do kościoła chodzi? A nie, myśmy o tym jeszcze nie rozmawiali. No, to takie osobiste sprawy, wie, ksiądz, są takie osoby, co osobiste. Właśnie. I tu jest właściwie najważniejsza sprawa. Biedny duszpasterz, jak on by teraz zamiast kursów przedmałżeńskich, gdzie przyjdzie pani doktor i powie, jak można współżyć, żeby nie było dziecka, bo to chodzi głównie tym, co przyszli się uczyć na małżonku, to zamiast takiego instruktażu, gdyby przyszedł ktoś i powiedział, chociażby z kościoła domowego, chociażby małżeństwo, które ma już jakieś doświadczenie, kochani, spróbujmy teraz przygotować się do modlitwy na rzecz. Ale może coś zacznijmy. W tym miejscu albo wygrywamy, albo przegrywamy, albo będziemy trwałym małżeństwem i będziemy szczęśliwym małżeństwem i będziemy radość, że się kochamy. Albo się zapiszemy do tych, którzy z natury są tak słabi, że Kościół powinien zmienić naukę i teraz już tylko głaskać i pieścić niedołęgów w miłowaniu, a tamtych kilku takich idealistów, no niech sobie żyje. Więc na terenie narzeczeństwa, na terenie młodzieży właściwie rozgrywają się sprawy istotne. No i jeżeli tu się rozegra sprawę jako taką, można mówić, że takie małżeństwo będzie szukać kontaktów i dlatego się rodzą te wspólnoty modlitewne, wspólnoty kościoła domowego, wspólnoty